Podzielmy liczbę 63 przez 35. Zrobimy to pisemnie pod kreską. Ile razy 35 zmieści się w 63? Zmieści się jeden raz. Jeden razy, może napiszemy innym kolorem. 1 razy 35 to jest równe 35. Odejmujemy. 3 odjąć 5 się nie da, więc musimy pożyczyć. Tu jest 5. Tu mamy 13. 13 odjąć 5 to jest równe 8. 5 odjąć 3 to jest równe 2. Odejmowanie pisemne. W tym momencie mógłbyś napisać, że 63 podzielić na 35 i tak zapewne do tej pory robiłeś. To jest równe 1. Tu mamy resztę, 28. Ale w większości przypadków taka odpowiedź będzie nam nieprzydatna. Chcemy wiedzieć dokładnie, ile to jest 63 podzielić na 35. Co zrobić w takim wypadku? Nie mamy tutaj żadnych cyfr, żeby spisać, ale to nie jest do końca prawda. Zobacz, mogę tutaj napisać przecinek, zrobię to w innym kolorze, na żółto, przecinek i dopisać tyle zer, ile chcę. 63 to jest nadal to samo, co 63,0 albo 00, albo ile zer tutaj dopiszę, tyle będzie dobrze. Wpisuję dowolną liczbę zer. Zatem zobacz, mam 0, które może tutaj spaść. Spada nam 0 i kontynuujemy dzielenie. 280 dzielę na 35. Spróbujmy oszacować, ile razy 35 zmieści się w 280. Na pewno zmieści się 7 razy, bo 7 razy 30 to będzie 210. Sprawdźmy, czy się zmieści 8 razy. 35 razy 8. Mnożenie pisemne. 5 razy 8 to jest 40. 0, 4 w pamięci, przepisujemy. 3 razy 8 to jest 24. 4 w pamięci, zatem 28. Zatem 35 razy 8 to jest 280. Piszmy tutaj 8. 8 razy 35 to jest 280. I teraz ważna rzecz. Tu nam nic nie zostaje. Musimy przepisać przecinek. Przecinek nad przecinkiem będzie w tym miejscu. Zatem 63 dzielone na 35. Zapiszę. 63 dzielone na 35. Jest równe dokładnie 1,8. 1,8.